Bóg powołał nas, abyśmy przynosili Mu chwałę. Tę prawdę odkrywamy w wielu miejscach Pisma Świętego. Dzisiaj, kontynuując serię Wielkie Myśli Małych Ksiąg, odkrywać będziemy w Księdze Michała tajemnicę prawdziwego uwielbienia. A uwielbienie to reakcja oraz postawa serca i umysłu na Bożą obecność, na tym, kim On jest, jakim On jest i co czyni. Posłuchajmy więc Księgi Michała, 6 rozdział, pierwsze 8 wierszy. Słuchajcie tego, co mówi Pan. Wstań, spieraj się z górami i niech pagórki słuchają Twojego głosu. Słuchajcie góry sporu Pana i najmocniejsze fundamenty ziemi, bo Pan wiedzie spór ze swoim ludem i rozprawia się z Jerozolimą. Mój ludu, cóż Ci uczyniłem? W czym Ci się uprzykrzyłem? Zeznaj przeciwko mnie. Wyprowadziłem Cię bowiem z ziemi egipskiej, odkupiłem Cię z domu niewolników i posłałem przed Tobą Mojżesza, Aarona i Miriam, mój ludu. Wspomnij teraz, co zamierzał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Baalam, syn Beora. Wspomnij też, co działo się od Sittim aż do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwość Pana. Z czym mam się stawić przed Panem i pokłonić się przed Bogiem Najwyższym? Czym mam stawić się przed Nim z ofiarami całopalnymi i jednorocznymi cielcami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranach i w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam Mu dać swego pierworodnego za występek mojej duszy? I posłuchajcie tego. On Ci oznajmi, człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Jedynie tego, byś czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i chodził pokornie z Twoim Bogiem. Posłuchajcie trzech ważnych myśli o uwielbieniu. Pierwsze, prawdziwe uwielbienie to relacja, a nie rytuał. Po drugie, prawdziwe uwielbienie wyraża się w posłuszeństwie. I po trzecie, prawdziwe uwielbienie zmienia nasze życie i przez nasze życie zmienia życie innych. Na kartach Starego Testamentu czytamy, jak Bóg postanowił pobłogosławić swój lud Izraela, by rozniósł on błogosławieństwo Boże na cały świat. Zostali oni w szczególny sposób oddzieleni od innych, aby wielbić Boga i być Jego świadkami dla narodów, ale zbłądzili. Bóg więc zaczął przemawiać do nich, zadając im pytanie: mój ludu, cóż Ci uczyniłem? W czym się Tobie uprzykrzyłem? Zeznaj przeciwko mnie. Wiecie, to są słowa pełne bólu. Bóg mówi, czy ja Cię czymś obciążyłem? Czy ja Cię odrzuciłem? Wspomnij to, co dla Ciebie zrobiłem. Wyprowadziłem Cię z Egiptu. Powstrzymałem Ciebie przed niewolą. Powstrzymałem Balaka, który chciał Ciebie przeklinać. Uratowałem Cię przed niewolą w Egipcie. Dawałem Wam liderów, aby Was prowadzili. Kiedy Balak poprosił Balama, aby Cię przeklął, zatrzymałem go. Pomogłem Ci pokonać wszelkie przeszkody na Twojej drodze. Bóg mówi, byłem Ci wierny, nie zawiodłem Cię. Dotrzymałem swojego słowa, dotrzymałem obietnicy złożonej Abrahamowi, że jego potomkowie zostaną pobłogosławieni. Zobaczcie, Bóg był wierny, On dotrzymał swoich obietnic. To samo Bóg jest wierny dzisiaj dla nas. Jakże to smutne, że tak często musi nam On o tym przypominać. Dzisiaj wielu z nas ma zagracone totalnie życie. Tracimy przez to poczucie Jego obecności i Jego zatracenia. Mamy więc celowo i świadomie poświęcać czas Bogu, rozmyślać nad Jego słowem, Jego dziełem w naszym życiu i Jego wyrazach zatroskania o nas. Ważnym jest też, by dzielić się też z innymi, pokazywać im, co Bóg robi w naszym życiu. Czytana przeze mnie wypowiedź Boża z Księgi Michała ukazuje wierność Boga na tle niewierności Izraela. Bóg pyta, co się z Tobą stało? Ja dotrzymałem swojego słowa, ja dotrzymałem część mojej umowy z Tobą. Zadam więc dzisiaj nam pytanie. Czy byłeś wierny swojemu wiernemu Bogu? Czy dotrzymałeś obietnicy złożonej Jemu? Posłuchaj. Jeszcze raz. Prawdziwe uwielbienie to relacja z Bogiem, a nie rytuał. Prawdziwe uwielbienie to spotkanie z Bogiem, to wspólnota z Nim.
Izrael go opuścił. Teraz mają religię, a nie relację. Mają pozór, a nie istotę. Mają wygląd, ale nie mają treści. Może ty dzisiaj wyglądasz jak chrześcijanin, ale twoje serce nie jest z nim. To jest straszne. Jeśli to się mogło przydarzyć Izraelowi, jeśli to się mogło przytrafić faryzeuszom w czasach Jezusa, to może przytrafić się także nam. Gdzie jest dziś twoje serce? Gdzie dziś Bóg jest w twoim życiu? Micheasz maluje bardzo smutny obraz. Z czym mam się stawić przed Panem i pokłonić Bogu Najwyższemu? Czy mam stawić się przed Nim z ofiarami całopalnymi, jednorocznymi cielcami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy nam dać Mu swojego pierworodnego za występek mój? Owoc mojego łona za grzechy mojej duszy? Posłuchajcie jeszcze raz uważnie rozważań proroka. Przychodzę z najlepszymi ofiarami pod względem jakości i ilości. Czy mam ofiarować mojego pierworodnego za grzech mojej duszy, tak jak robili to poganie? Wiecie, to było naprawdę smutne. Bóg w tym samym czasie o takiej postawie tak powiedział prorokowi Izajaszowi, który był współczesnym prorokiem dla Micheasza. Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń wobec mnie, posłuchajcie, jest wyuczoną przez nakazy ludzkie. Zobaczcie, mają wszystkie zewnętrzne formy, ale ich serce było bardzo daleko od Boga. Żyli w grzechu i jednocześnie żyli religijnie. W przypowieściach Salomona tak o tym czytamy. Posłuchajcie, wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale Pan waży serce. Czynienie sprawiedliwości i sądu bardziej podobają się Panu niż ofiara. Czego tak naprawdę chce Bóg? Czego oczekuje od nas ludzi? Wiecie, Bóg szuka właściwego życia, a nie rytuałów. Bóg szuka prawego serca, a nie formy. On ci oznajmił, człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Jedynie tego, byś czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z twoim Bogiem. Jak to bardzo współgra ze słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza z 23 rozdziału. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu, kminku, a opuszczacie tego, co najważniejsze w prawie. Sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Oni, tak jak my, mieli Słowo Boże. Oni, tak jak my, byli świadomi Bożych dróg. Wiedzieli, czego Bóg tak naprawdę chce, ale nie czynili tego. Nie wiem jak wam, ale dla mnie to brzmi bardzo znajomo. Bądźmy szczerzy. Z grą pozorów wszyscy mamy problem. Po drugie, prawdziwe uwielbienie wyraża się w posłuszeństwie Bogu. Bóg mówi, że najlepszym uwielbieniem, jakie możemy Mu dać, to nie ofiarowanie najlepszych cieląt lub tysiący baranów, ale robienie tego, co On do nas mówi. Najlepszym uwielbieniem, jakie możemy ofiarować Bogu, jest życie w posłuszeństwie Jego Słowu. Czcimy Boga, gdy wykonujemy Jego wolę. Czcimy Boga, gdy jesteśmy Mu posłuszni. To jest właśnie uwielbienie. Kiedyś prorok Samuel zapytał króla Saula, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Prawdziwe uwielbienie przychodzić może zatem tylko z posłusznego serca. W prawdziwym uwielbieniu stajemy się i zachowujemy się jak ten, którego wielbimy. To nie tylko czyn, jak składanie ofiar czy przychodzenie na spotkanie Kościoła. To jest życie. Wiem. To nie jest łatwe dla nas do przyjęcia, ponieważ wielu z nas myśli o uwielbieniu jako o wydarzeniu. Mamy tendencję do dzielenia naszego życia na różne obszary. Życie kościelne, życie osobiste, życie rodzinne, życie korporacyjne, życie społeczne. A kiedy przychodzimy na spotkanie Kościoła, to jest uwielbienie, czyli wydarzenie, w którym staramy się zachować jak najlepiej.
A uwielbienie to coś więcej. Zdecydowanie więcej. Jezus mówi Samarytance przy studni, że nie ma ono nic wspólnego z miejscem, ale ma wszystko wspólne z osobą Boga. Jeśli uwielbienie to reakcja oraz postawa serca i umysłu na Bożą obecność, na to, kim On jest, jakim On jest i co On czyni, to ma miejsce ono każdego dnia, w każdym momencie i w każdym miejscu. Słyszycie? W każdym miejscu, w każdym momencie, o każdej porze. Za każdym razem, kiedy wyrażam posłuszeństwo Bogu, wypełniam Jego wolę, to Jego imię jest czczone przez moje słowa i zachowanie. Wówczas Go wielbię. Czy czcisz więc Boga codziennie? W każdej chwili. Nie mówimy o piosenkach, ale o naszych myślach, o naszych słowach, o naszym zachowaniu. I po trzecie, prawdziwe uwielbienie zmienia nasze życie i przez nasze życie zmienia życie innych. Wiara chrześcijańska nie jest wiarą wyizolowaną i indywidualistyczną. W chrześcijaństwie nie chodzi tylko o mnie i Boga i nic więcej. Izrael został pobłogosławiony, żeby stać się błogosławieństwem dla narodów. Boże błogosławieństwo nie jest celem w samym sobie. Jest świadectwem dla zgubionego świata. Ono zmienia życie. Pytanie, czego Pan wymaga od ciebie? Dokładnie tego, czego wymagał od Izraela. Czyli tego, by jego wiara zmieniła ich społeczeństwo i wpływała na pogan. Ciekawym jest to, co Bóg mówi przez proroka Ezechiela o Sodomie. Bóg mówi tak. Oto taka była nieprawość Sodomy, twojej siostry. Pycha, dostatek chleba i wielkie próżniactwo były w niej i jej córkach. Nie wzmacniała też ręki ubogiego i nędznego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwość przede mną. Dlatego usunąłem je, jak uważałem za słuszne. Wiecie, ludzie w potrzebie są z troską Pana Boga. Sodoma miała błogosławieństwo, aby być błogosławieństwem. Kiedyś wyczytałem taką historię o dwóch braciach, którzy mieszkali w bardzo ubogiej dzielnicy slumców. Jeden z nich był kaleką i musiał przez cały czas siedzieć w pokoju, a starszy brat musiał się nim opiekować i kupować mu jedzenie. Pewnego dnia ten brat, niepełnosprawny, narzekał, że nie widzi słońca. Starszy brat więc wpadł na pomysł, pobiegł na ulicę, wziął kawałek rozbitego lustra, stanął w słońcu i tym lustrem świecił do okna. Ktoś zapytał go, co robisz? On odpowiedział tak, widzisz tam okno? W tym pokoju mam młodszego brata. On jest kaleką i jedyne światło słoneczne, które widzi, to te, które ja teraz mu świecę moim lustrem. Światło Boże, które ujrzą ludzie w ciemności, jest światłem odbijanym przez nasze życie. Tak niechaj wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Aby to zrobić, musisz pozostać w świetle. Pozostać w kontakcie z Jezusem. Chodzi o relację, a nie religię. Bądź Mu posłuszny. Zewnętrzne formy nic nie znaczą, jeśli nasze serce nie jest właściwe wobec Boga. Po pierwsze więc, prawdziwe uwielbienie to relacja z Bogiem, a nie rytuały. Po drugie, prawdziwe uwielbienie wyraża się w posłuszeństwie Bogu. I po trzecie, prawdziwe uwielbienie zmienia nasze życie i przez nasze życie wpływa na życie innych ludzi. Dlatego na koniec Michałasz mówi, Bóg oczekuje od ciebie trzech rzeczy. Byś wypełniał prawo, to jest posłuszeństwo. Okazywał miłość bratnią, wpływał na innych i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest relacja, a wszystko to po to, aby ludzie widząc nasze życie chwalili Boga, którego mamy w niebie. Tego sobie i wam życzę. Krzysztof Zaremba, pastor społeczności chrześcijańskiej Północ w Warszawie.